Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dlaczego czarni głosują na socjalistów, demokratów? A drugie pytanie jest, dlaczego Polacy głosują na socjalistów, demokratów? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Od pół roku na każdych 10 nowych subskrybentów YouTube usuwa 10 starych subskrybentów. Także proszę, żebyście subskrybowali. Zobaczymy, co się będzie działo. No dobre pytanie, tak? Dlaczego 90-95 głosujących czarnych w Ameryce, no to zawsze wybiera partię socjalistyczną, partię demokratów. No i dlaczego 50-60% Polaków w Ameryce wybiera partię socjalistów, demokratów? To jest dosyć ciekawe pytanie. No jeszcze czy czarnych, no to można zrozumieć, no bo to jednak jest, zrobiło się państwo opiekuńcze przez ostatnie 60 lat i demokraci po prostu, demokraci, no to jest partia właścicieli niewolników. Partia republikańska to jest z północy, partia, to była partia przemysłowa, nowoczesna. W sumie używała maszyn, a socjaldemokraci, no to byli na południu, no i oni potrzebowali tam rąk do pracy, do zbierania tej bawełny. I to byli właśnie właściciele niewolników. Przez nich była w sumie wojna secesyjna, czyli ta bratobójcza, czyli ta rozłączeniowa. To zginęło 500 tysięcy białych ludzi, walcząc za to, żeby czarni przestali być niewolnikami. Lincolna zabili właśnie między innymi za to. No to jest duża historia. Ale w latach 1960, 50, 60 demokraci doszli do wniosku, że w zasadzie mogą objąć władzę, że będą tacy nowocześni, no i pójdą z duchem socjalizmu, pociągną za sobą wszystkich tych użytecznych idiotów lewactwa oraz czarnych, no i będą wygrywali. No i przez długie lata demokraci wygrywali, no ale niestety każdy socjalizm powoduje to, że jest ogólniejsza, większa bieda. Jest ogólniejsza, większa bieda. I Polacy, którzy wyemigrowali z socjalizmu, wylądowali w Ameryce, no to jest bardzo zastanawiające, dlaczego głosują na demokratów. No, partia Kennedy'ego z lat 60., no to była kompletnie inna. Dzisiaj partia demokratów, no to stała się kompletnie socjalistyczna, kompletnie super lewacka, tam te 10-15% bolszewików amerykańskich po prostu rządzi tą partią, no i jeżeli by miała szansę, no to by powystrzeliwała opozycję. No i powoli tak się do tego dochodzi. Można zobaczyć, co się dzieje na wszystkich platformach internetowych, powiedzmy. Te wszystkie kompanie, no to cenzura jest po prostu galopująca. Cenzura jest galopująca. W Kanadzie co się dzieje? No w Kanadzie ścigają po prostu tych kierowców ciężarówek. Będą im konfiskowali samochody, będą im zabierali pieniądze z banków, będą ich wsadzali do więzienia, nie będzie jeszcze wysyłania na Syberię, nie będzie jeszcze wysyłania do Gułagu, no ale to, co idzie w tym kierunku, no to jest po prostu nieprawdopodobne. No, rząd Trudeau, no tam jest w zasadzie, rząd Trudeau upadnie, no bo tam są te koalicje, nie jest tak jak w Ameryce, gdzie jest system dwupartyjny. Tam są koalicje, no i ci koalicjanci w zasadzie się będą wotum nieufności mogą złożyć i on będzie odsunięty od władzy. W Ameryce koalicji nie ma, jest system dwupartyjny, no ale partia komunistyczna jest pod skrzydłami partii
partii demokratów. Oni koalicji z republikanami by nigdy nie zrobili, ale problem jest dla demokratów mianowicie taki, że teraz są wybory międzyprezydenckie. Międzyprezydenckie, no bo prezydent Trump został wybrany w 2016. Wcześniej był Obama wybrany dwa razy. W 2020 no, tak liczono głosy, że zdecydowano, że Biden jest prezydentem na dzień dzisiejszy. No i on w zasadzie dostał 96% głosów murzyńskich. W 2018 roku w wyborach właśnie międzyprezydenckich pomiędzy Trumpem a Bidenem, no to czarni to były największe rekordowe ilości wyborców, którzy głosowali. Ale jednak coraz mniej czarnych głosowało na Bidena partyjnych ludzi z tej samej partii. 92% na Bidena. No dlaczego on w 2020 tak wygrał? No dlatego, że był wiceprezydentem, kiedy był Muhammad Obama. Także to była wielka sprawa dla czarnych. No a później to już poszło z górki. To już wszystko leciało z górki. Te zaaprobowanie czy uznanie pracy, no to w Ameryce jest liczone, że on ma 39-40%. Czyli no 50% to są republikanie, czyli połowa Ameryki nie uznaje go działania, no i powinno być 50% demokratów. Nie jest 50%, czyli jedna piąta nawet demokratów jego nie uznaje, ale wśród czarnych jest najgorsze, no bo na początku no to miał 87% czarnych go popierało, a teraz już spadło około do 62%. Także ciągle go jakoś tak popierają, ale to wszystko spada, to 20 parę procent spadek, no to jest jedna czwarta. To są liczby, które powinny martwić demokratów, no i martwią. Bez głosów czarnych, no to demokraci w zasadzie nie są w stanie wygrać. Czarni to jest 14% społeczeństwa amerykańskiego, no ale jak 14% amerykańskiego, jeżeli 90-95% idzie głosować, no to są potężne ilości wyborców i to ma jednak decydującą siłę, moc i wagę i to bardzo właśnie często przeważa. Demokraci i Biden no robi to, co każdy klasyczny demokrata robi. No to on wszystko robi, żeby mieć poparcie czarnych. No i zawsze krzyczy. No zawsze wśród demokratów co przemawia? Polityka tożsamości, tak? Dlatego obiecał, że wybierze czarną sędzinę do Sądu Najwyższego, no bo to po prostu no musi to mówić, żeby dać tą kiełbasę wyborczą. On popiera wszystkie te prawa wyborcze, to znaczy, że żeby nie wymagać dowodów tożsamości od czarnych, no to jest troszeczkę ubliżające, no bo najczęstszym argumentem to jest to, że czarni nie mają pieniędzy, żeby uzyskać dowód tożsamości. No to nie jest prawda, bo to dowód tożsamości jako nie prawo jazdy
no to jest w zasadzie w większości stanów darmowe. Dowód osobisty, czyli imię, nazwisko, tam data urodzenia i tak dalej, i tak dalej. No to to jest w sumie za darmo. Prawo jazdy jest, kosztuje, ale w sumie nie jest takie drogie. No jest jeszcze tam egzamin i to wszystko jedno. No ale dowód tożsamości jest wymagany. Jak ktoś idzie po piwo, no to musi mieć dowód tożsamości. Jeżeli ktoś leci samolotem, musi mieć dowód tożsamości. Tak, także w wielu miejscach po prostu dowód tożsamości jest, no a komuniści mówią, że do głosowania nie potrzeba. No dlaczego tak mówią? No bo to zawsze można oszukać, okłamać, coś zachachmęcić i to im właśnie bardzo pasuje. Biden i wszyscy demokraci, no oni ciągle uzyskują te głosy przez to, że rozszerzają te państwo zasiłkowe. Te państwo zasiłkowe i to jest coś, co działało, no ale teraz już coraz mniej to wszystko działa. Państwo, cały naród czarni widzieli te normy, czy w sumie poziom życia czarnych, to nieprawdopodobnie podskoczył za czasów Trumpa. Za Trumpa, no to po prostu bezrobocie wśród czarnych, no to było na poziomie 6-7%, a za Obamy to dopiero w 7 roku jego prezydentury, no bo on pierwsza kadencja 4 lata i później po 3 latach drugiej kadencji, no to dopiero wtedy w 7 roku bezrobocie wśród czarnych spadło poniżej 10%, a wcześniej to było 11-12%. Przed pandemią, w czasie prezydentury Trumpa, no to nie dość, że bezrobocie było małe, no to pensje czarnych wzrastały w dużo szybszym tempie za Trumpa niż kiedykolwiek. No i wzrastały dużo szybciej niż pensje białych. Obama, no to reprezentował czy symbolizował jakiś taki niby postęp rasowy, no ale kto może zapłacić za jedzenie czy za mieszkanie ideologią i postępem lewackim. No, a teraz właśnie zapłacenie, no to co, kogo teraz kopię? No kopie czarnych szczególnie, no bo jest inflacja, która zjada wszystkie te pieniądze, które teoretycznie dostali więcej. No lewacy krzyczeli o stawkach minimalnych, no ale stawki minimalne to mają to do siebie, że jak wszyscy naokoło widzą, że ktoś zarabia więcej, no to czynsze i ceny w sklepach naokoło w sąsiedztwie rosną. No i ogólnie wszystko rośnie, no bo jest więcej pieniędzy. Dla Trumpa nawet w 2020 roku, no to poparcie dla Trumpa nie został wybrany, ale poparcie wśród czarnych było największe w historii. No a teraz to wszystko spada, no bo im wygląda na to, że szczególnie ci prężni, czy ludzie, średnia klasa, która widzi, co się dzieje, no to jednak przestaje popierać partię demokratów. Wygląda na to, że też po prostu presja plemienna wśród czarnych. Ludzie jednak czarni są bardziej na poziomie takim osobistym, no to oni są bardziej konserwatywni niż wszyscy ci czarni politycy, no to są na równo z białymi lewakami. Lewacy w ogóle nie mają pojęcia, co rodzina Murzyńska myśli. Czarni zawsze byli, powiedzmy, religijni, zawsze mieli tą swoją moralność. Im bardzo nie pasuje. Im te wszystkie sześciokolorowe flagi, te wszystkie zachowania
poza, można powiedzieć, stosunkami męsko-damskimi, to nie bardzo pasują. Widzą, że są ataki na organizacje religijne, też im to nie bardzo pasuje. No ale to podstawowe, codzienne sprawy. Wybór szkół, których lewacy po prostu chcą zniszczyć, czarnym bardzo odpowiada. Zabranie funduszy policji, no to czarnym nie bardzo to odpowiada, żeby zabrać fundusze policji, no bo kto będzie ich bronił, szczególnie jeżeli mieszkają w jakichś bandyckich dzielnicach, gdzie część bandziorów po prostu żyje przez handlowanie narkotykami i tak dalej, i tak dalej. No to życie w niektórych tych dzielnicach, no to po prostu jest ciężkie i oni widzą, że zabrać fundusze policji, no to tylko biały kretyn mieszkający gdzieś w dzielnicy za trzema bramami może wymyśleć, albo czarny polityk, który też nie mieszka w tamtych rejonach. Czarna klasa rośnie, no i oni widzą, czarna klasa, jak kiedy każda klasa średnia, kiedy rośnie, no to przestaje myśleć plemiennie i grupowo, zaczyna myśleć indywidualnie. No i będą głosowali po prostu bardziej konserwatywnie, no bo widzą, że z próżnego to i Salomon nie naleje, a nie można tak głosować. No teraz ten trend, no to zaskakuje trochę demokratów, ale oni wiedzą, co się dzieje. Ogólnie rzecz biorąc, biała średnia klasa jest wściekła na te wszystkie ostatnie rok, półtora roku. Także to będzie rewolucja. Republikanie muszą właśnie bardziej podkreślić całą tą sytuację. No i czarni przejdą, także będzie więcej biali również są zdenerwowani, szczególnie matki z przedmieści, te tak zwane matki, które wożą dzieci samochodami na wszelakiego rodzaju mecze sportowe, no to widzą, że cała ta krytyczna teoria ras, cały ten indoktrynacja w szkołach, no to osiągnęła już szczyty. To wszystko zaczyna pękać wśród białych. Czarni zaczynają więcej rozumieć, że zostali wyrolowani. No, spora część zaczyna rozumieć, że zostali wyrolowani. Także wybory międzyprezydenckie w 2020 w listopadzie. Dużo czarnych po prostu nie pójdzie do głosowania. Trochę czarnych po prostu, jeżeli są zadeklarowani jako niezależni, to będą głosowali na republikanów. No jeszcze chyba za wcześnie powiedzieć, że będą zmieniali barwy partyjne, no bo to musi zająć jeszcze 5, 10, 20 lat. No ale zmienia się. Fala się zmienia. Wszystko będzie troszeczkę i inaczej. Przed pandemią za Trumpa czarni mieli dużo lepiej. No jak zwykle lewackie środki masowego przekazu ukrywały to, bo nieustannie kłamały. No ale to trzeba przypominać. To trzeba przypominać, że za Trumpa czarni mieli dużo lepiej niż mają teraz za Bidena, czy nawet jak mieli za czasów czarnego prezydenta Obamy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Jeżeli mieszkacie w Ameryce i głosowaliście na socjalistów, to jest najwyższy... No, przekaz dla konserwatystów, no to mam nadzieję, że nie głosowaliście na socjalistów, no ale wiecie, dlaczego nie głosowaliście na socjalistów.
przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No to i mam nadzieję, że po latach mieszkania w Ameryce już wiecie, dlaczego to była wasza pomyłka, że wybraliście Bidena, że doprowadził do tego, co jest. Ta inflacja galopująca, myślę, że zjada wam oszczędności, zjada wam pensje, te wszystkie zakupy, które robicie, czy benzyna, czy w sklepach, no to wszystko widać. Idźcie po rozum do głowy, no i głosujcie na normalnych. Zdrowia dla normalnych.